Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Eucaristia <inaudible> W życiu duchowym prezbitera, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 czerwca 1993 roku. Katechezy, które poświęcamy życiu duchowemu kapłana, dotyczą w sposób szczególny prezbiterów, skierowane są jednak do wszystkich wiernych. Wszyscy powinni poznać naukę Kościoła o kapłaństwie oraz jej wymagania w stosunku do ludzi, którzy otrzymując je. Upodabniają się do wzniosłego obrazu Chrystusa, wiecznego kapłana i najświętszej hostii, zbawczej ofiary. Obraz ten nakreślony w liście do Hebrajczyków oraz w innych tekstach apostołów i ewangelistów, został wiernie przekazany przez tradycję myśli i życia Kościoła. Również i dzisiaj duchowieństwo musi pozostać wierne temu obrazowi, który odzwierciedla żywą prawdę o Chrystusie kapłanie i hostii. Prezbiterzy odtwarzają w sobie ten obraz, zwłaszcza poprzez żywe uczestnictwo w tajemnicy eucharystycznej, ku której się zwraca i z którą jest związane chrześcijańskie kapłaństwo. Sobór trydencki podkreślił, że związek istniejący między kapłaństwem a ofiarą zależy od woli Chrystusa, który udzielił swoim sługom władzy konsekrowania, ofiarowania i podawania jego ciała i krwi. Owa tajemnica komunii z Chrystusem w sposobie bycia i w działaniu musi się wyrażać w życiu duchowym, przenikniętym wiarą i miłością do Eucharystii. Kapłan jest w pełni świadomy, że nie może osiągnąć własnymi siłami celów posługiwania, ponieważ zgodnie ze swym powołaniem musi służyć jako narzędzie zwycięskiego działania Chrystusa, którego ofiara uobecniona na ołtarzu. Obdarza ludzkość obfitością Bożych darów. Wie on jednak również, że aby wypowiadać godnie w imieniu samego Chrystusa słowa konsekracji to jest moje ciało, to jest kielich krwi mojej musi żyć głęboko zjednoczony z Chrystusem i starać się odtwarzać w sobie Jego oblicze. Im bardziej intensywnie żyje On życiem Chrystusa, tym autentyczniej może sprawować Eucharystię. Sobór watykański II przypomniał, że prezbiterzy, zwłaszcza w ofierze mszy świętej, zastępują w specjalny sposób osobę Chrystusa i dlatego też bez kapłana nie można sprawować ofiary eucharystycznej. Sobór potwierdził również, że sprawujący tę ofiarę powinni wypełniać swoją rolę w głębokim zjednoczeniu duchowym z Chrystusem z wielką pokorą, jako Jego słudzy działający dla dobra wspólnoty. Powinni oni naśladować to, co sprawują, bo obchodząc tajemnicę śmierci pańskiej, winni się starać przez umartwienie uwolnić swe członki od wad i porządliwości. Składając ofiarę eucharystyczną, prezbiterzy powinni ofiarować samych siebie razem z Chrystusem, akceptując wszystkie wyrzeczenia i ofiary, jakich wymaga życie kapłańskie. Nadal i zawsze z Chrystusem i jak Chrystus, sacerdos et hostia. Jeśli prezbiter przyjmuje tę prawdę, przedłożoną jemu oraz wszystkim wiernym jako głos Nowego Testamentu i tradycji, potrafi zrozumieć gorące zalecenie Soboru. By codziennie sprawować Eucharystię jest ona czynnością Chrystusa i Kościoła, nawet jeśli obecność wiernych nie byłaby możliwa. W tamtych latach pojawiła się tendencja, by sprawować Eucharystię jedynie wobec zgromadzenia wiernych. Sobór twierdzi, że choć z jednej strony trzeba robić wszystko, co możliwe, bez gromadzić wiernych na celebrację, z drugiej, nawet wtedy, gdy kapłan zostaje sam, ofiara eucharystyczna złożona przez niego w imieniu Chrystusa odznacza się skutecznością, która pochodzi od Chrystusa i jest dla Kościoła źródłem nowych łask. A więc i ja zalecam prezbiterom i całemu ludowi chrześcijańskiemu by prosili Pana o większą wiarę w tę wartość Eucharystii. Synod biskupów w 1971 roku nawiązał do nauki soborowej, stwierdzając, Celebracja Eucharystyczna, chociaż może odbywać się bez udziału wiernych, pozostaje jednak ośrodkiem życia całego Kościoła oraz sercem kapłańskiej egzystencji. Oto wspaniałe wyrażenie. Ośrodek życia całego Kościoła. To Eucharystia rodzi Kościół, podobnie jak Kościół rodzi Eucharystię. Prezbiter, obdarzony misją budowania Kościoła, urzeczywistnia to zadanie głównie przez Eucharystię. Również bez udziału wiernych współpracuje on w gromadzeniu ludzi wokół Chrystusa dzięki ofierze Eucharystycznej. Synod mówi również o Eucharystii jako o sercu kapłańskiej egzystencji. Oznacza to, że prezbiter pragnący być i pozostać osobiście i głęboko związany z Chrystusem, postrzega Eucharystię jako sakrament dokonujący tego ściśle wewnętrznego zjednoczenia, które pogłębiając się, może nawet osiągnąć poziom mistycznego utożsamienia się. Również i na tym poziomie, do którego dochodzi tylu świętych księży, serce kapłańskie nie zamyka się w sobie, ponieważ właśnie w Eucharystii uczestniczy w sposób szczególny w miłości tego, który daje siebie wiernym na pokarm. To serce pragnie zatem ofiarować się wiernym, którym rozdziela ciało Chrystusa. Pokrzepiony tym ciałem kapłan pomaga im w otwieraniu się na tę samą obecność, by mogli karmić się nieskończoną miłością i czerpać coraz bogatsze owoce z sakramentu. W tym celu prezbiter może i powinien stwarzać klimat sprzyjający owocnej celebracji eucharystycznej. Jest to klimat modlitwy. Musi to być przede wszystkim modlitwa liturgiczna, w którą trzeba wprowadzać lud i wychowywać go do niej. Modlitwa osobistej kontemplacji modlitwa związana ze zdrową chrześcijańską tradycją ludową przygotowującą i w jakiejś mierze towarzyszącą Mszy Świętej. Modlitwa wyrażająca się w miejscach świętych w sztuce sakralnej w śpiewie sakralnym. W muzyce. Modlitwa niejako wcielona w formuły i obrzędy, ożywiająca je stale, tak by wszystko mogło uczestniczyć w głoszeniu chwały Boga i w duchowym wzrastaniu ludu chrześcijańskiego zgromadzonego na Eucharystii. Oprócz codziennego sprawowania Eucharystii, Sobór zaleca kapłanowi codzienną rozmowę z Chrystusem Panem, w nawiedzaniu i osobistym kulcie Najświętszej Eucharystii. Wiara i miłość do Eucharystii. Nie mogą pozwolić by Chrystus w tabernakulum przebywał w samotności. Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg zamieszkiwał w namiocie, lub tabernakulum, który nazwano namiotem spotkania. Tego spotkania pragnął Bóg. Można powiedzieć, że również w tabernakulum Eucharystii Chrystus jest gotowy do podjęcia dialogu ze swym nowym ludem i poszczególnymi wiernymi. Prezbiter jest pierwszą osobą powołaną do wejścia do tego namiotu spotkania do odwiedzenia Chrystusa obecnego w tabernakulum i nawiązania z Nim codziennej rozmowy. Chciałbym na końcu przypomnieć, że bardziej niż ktokolwiek inny, prezbiter powołany jest do przyjęcia zasadniczej postawy Chrystusa, od której sakrament bierze swą nazwę, a więc dziękczynienia. czynienia. Jednocząc się z Chrystusem kapłanem i hostią, kapłan nie tylko dzieli Jego ofiarę, lecz również Jego uczucia. Jego postawę wdzięczności wobec Ojca za dobrodziejstwa wyświadczone ludzkości, każdej duszy, samemu prezbiterowi, tym wszystkim, którzy w niebie i na ziemi dopuszczeni są do uczestnictwa w chwale Bożej. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Tak więc na zarzuty i protesty przeciw Bogu, które często dają się słyszeć w świecie, prezbiter odpowiada pochwałami i błogosławieństwami wypowiadanymi przez tych, którzy potrafią rozpoznać w człowieku i w świecie znaki nieskończonej dobroci.